Słowa Ewangelii według świętego Marka. Po swoim zmartwychwstaniu Jezus ukazał się 11 i powiedział do nich: idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą. W imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą. Węże brać będą do ręki i jeśli by co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą i ci odzyskają zdrowie. Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdził naukę znakami, które jej towarzyszyły. Dzień wniebowstąpienia Pańskiego łączy w sobie dwa wymiary – wertykalny i horyzontalny. W tym dniu podnosimy, jak apostołowie, swoje głowy w górę, w niebo, tam, gdzie przebywa Chrystus, zasiadający po prawicy Boga Ojca. Mamy w sercu nadzieję, że my, członkowie mistycznego ciała Chrystusa, połączymy się z Nim w chwale, jak czytamy w dzisiejszej kolekcie mszalnej. Jest to możliwe na tyle, na ile już teraz jesteśmy złączeni z Chrystusem. Czy czuję się częścią Chrystusowego ciała, czyli Kościoła? Czy współdziałam z Kościołem? Czy żyję życiem liturgicznym Kościoła? Nie możemy zapomnieć o wymiarze horyzontalnym. Jezus w dniu wniebowstąpienia udzielił nam nakazu misyjnego. Mamy iść z dobrą nowiną do wszystkich, którzy tej nowiny są spragnieni. Tak wiele serc w mojej okolicy, w moim sąsiedztwie, w pracy, a może nawet w mojej rodzinie, nie słyszało dobrej nowiny. Nie możemy wobec tego stanu rzeczy pozostać biernymi. Wykorzystujmy każdą, nawet najmniejszą okazję, aby własnym życiem dawać świadectwo o Jezusie. Naukę apostołów potwierdzały znaki, które działali. Czy moją wiarę potwierdzają znaki, które czynię? Czy jestem wobec wszystkich życzliwy i miłosierny? Czy pragnę dobra innych ludzi? Co dobrego w minionym tygodniu udało mi się uczynić dla innych? Z wiarą idą czyny. Jaka wiara, takie i nasze uczynki.